Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Przypominam na początku, że regularnie prowadzę webinar z analizą rynku, z tym, co się na rynku dzieje, z newsami, z wyjaśnieniem, jak na to wszystko reagować. Myślę, że jest tam bardzo wartościowa wiedza, a przynajmniej takie opinie słyszę od Was. Także zachęcam Cię do wzięcia udziału w najbliższym webinarze. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem, także kliknij, zapisz się, zarezerwuj sobie miejsce i słyszymy się na nim już wkrótce. Twórca kryptowaluty, kryptogiełdy OKX, jednej z największych giełd Chin, potężna giełda, zatrzymany za rzekome oszustwa kryptowalutowe w Chinach. Policja zatrzymała gościa, Star Hu się nazywa, czyli nawet druga największa giełda na świecie. Właściciel został zatrzymany, sugeruje się, że oni tam wypuszczali jakieś tokeny pośrednio przez inną stronę, potem nimi manipulowali, kombinowali i ogólnie robili jeden wielki wałek. Z drugiej strony tutaj czytamy w artykule, że to w zasadzie nie za bardzo są na to jakieś dowody i że to w dodatku byłoby nielogiczne, gdyby to on zrobił, ten wałek, bo on to tam zrobił niedaleko siebie, w bardzo oczywisty sposób, także jakby trochę abstrakcyjne. Giełda w każdym razie w lipcu tego roku robiła obrót 5,7 miliarda dolarów, także nie ma żartów. Potężna giełda. No i również w ciągu 24 godzin od tej informacji spadek o 3% na wolumenie tej giełdy, która tak jak czytaliśmy jest drugą największą na świecie i takie rzeczy na pewno odbijają się również na rynku, bo ludzie panikują albo zatrzymują się na chwilę, bo się choćby dlatego, że się spodziewają spadków. Jak wychodzą złe newsy, no to część ludzi po prostu spodziewa się spadków i blokuje swoje środki, nic nie robi, wychodzi z giełdy, żeby przeczekać. Automatycznie spada wolumen, automatycznie spadają ceny i tak dalej. Także tego typu rzeczy. Oprócz tego Chiny ostatnio zabroniły możliwość organizowania konferencji o kryptowalutach. Także jeżeli ktoś z Was mieszka w Chinach i chce zrobić wydarzenie w sobotę o tym, że są kryptowaluty, no to uwaga, bo można zapłacić karę za takie nieładne działania. Co nie przeszkadza oczywiście Chińczykom wprowadzać blockchaina w bankach i w różnych innych instytucjach. Ale to jest klasyk. Tak czy inaczej, Chińczycy i tak sobie zmieniają adresy VPN i grają na giełdach kryptowalutowych na całym świecie. Także to jest walka trochę skazana na niepowodzenie. No ale można powiedzieć, że mają takie małe sukcesiki w postaci tego, że od czasu do czasu zrobią coś, co blokuje rynek. Dzięki bardzo za wysłuchanie, obejrzenie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę i subskrybuj ten kanał. I pamiętaj, że pod tym nagraniem znajdziesz link do webinaru z analizą aktualnej sytuacji rynkowej, także możesz teraz sobie tam kliknąć i zarezerwować swoje miejsce. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, cześć!